Trzecia niedziela Wielkiego Postu pokazuje nam, że zło dotyka człowieka. Ktoś może powiedzieć, no przecież to nie jest żadne odkrycie, wystarczy się rozejrzeć, nie muszę sięgać po Ewangelii, żeby się tego dowiedzieć. No tak, tylko Ewangelia jest dobrą nowiną, zatem pokazuje też, jak na to zło reagować. Zobaczcie, Jezus przedstawia sytuację osób, które doświadczyły zła bardzo często w sposób zupełnie niezawiniony. Bo co zawinili ci Galilejczycy? Bo poszli złożyć ofiarę? Przecież mogli to robić. A przecież Piłat zmieszał ich krew z krwią ich ofiar. Co zawinili ci, którzy byli w Siloam, że zawaliła się na nich wieża? Przecież po prostu tam byli. Mogli tam być. No tak. Tylko Jezus coś mówi do nas. Mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie co tu chodzi, że jeżeli się nie nawrócę, to nagle spadnie na mnie coś z nieba? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli doświadczając zła skupisz się na tym złu, jeżeli nie zmienisz swojego sposobu myślenia, bo to znaczy to słowo nawrócić się. Bardzo często to słyszymy, słowo metanoia, zmienić myślenie. I jeśli ja nie zmienię myślenia, doświadczając krzywdy, z myślenia nastawionego na mnie i na moją krzywdę, na to, jak wielkie zło mi się dokonało, na myślenie Aha, ten człowiek też upadł i ja mogę dla niego prosić o nawrócenie, bo przecież moja modlitwa może mieć wtedy jeszcze większą wagę niejako, bo intencja będzie czystsza, bo nic z tego nie będę miał, to wtedy tak zginę, bo zostanę tylko na mojej krzywdzie. Nie zobaczę tego, że Pan Bóg pragnie i mnie usprawiedliwić, uzdrowić, ale i tego człowieka. Zobaczcie, to właśnie nam pokazuje już ta końcówka Ewangelii, to opowiadanie o drzewie. Ogrodnik, który się natrudził przy drzewie, zasadził je, dbał o nie i tak dalej, on stawia się za tym drzewem. Bo pan, który prawdopodobnie można by podejrzewać nawet, że dużo wysiłków nie włożył w uprawę tego drzewa, przychodzi i mówi, zetnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Ogronnik się wstawia, mówi, panie, zaczekaj jeszcze rok. To nam pokazuje. Zobacz, masz do wyboru. Możesz się mścić, możesz próbować odwetu, ale to cię daleko nie zaprowadzi. To od tego po prostu zginiesz. Ale możesz też spróbować przebaczenia, modlitwy chociażby za tę osobę, od której doświadczasz jakiego zła.